Siema, siema, z tej strony Sauli, a dzisiaj mam dla was dzień ciekawostek sezonu 9 w Fortnite. Jeszcze przypominam, że zostawiacie tutaj, załóżmy, 25 lajków pod tym filmem, to wrzucę wam kolejną część, kolejne top 10 ciekawostek 9 sezonu Fortnite. Jeszcze naprawdę prosiłbym was, żebyście zostawili tu subskrypcję na kanał, ponieważ jak najszybciej chciałbym dobić to 1000 subów, żebyśmy mieli te customy i żeby mogło to wszystko fajnie jakoś na tych live'ach wyglądać, żeby był jakiś kod twórcy i coś w tym stylu, także już zapraszam do oglądania. Pierwszą ciekawostką na naszej liście będzie zmiana wyglądu naszego tutaj wybierania trybu gry. Myślę, że zmiana jak najbardziej na plus i bardzo teraz ładnie, fajnie, estetycznie wygląda. Przechodzimy do ciekawostki numer 2. Wraz z sezonem 9 do naszego Fortnite zostały dodane Fortbyty. Co to jest Fortbyte? Fortbyty to są takie, widać tutaj, jakby puzzle, których jest łącznie 100 i codziennie odblokowuje się jeden puzzle. Te puzzle pozwolą nam później odblokować style do skinów, które dostaliśmy razem w karnecie. Przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Wraz z sezonem 9 do naszych ustawień graficznych zawitała rozdzielczość 3D. Możecie ją kojarzyć, jeżeli ktoś gra na telefonie, no to ma to dostępne. I jak widzicie, strasznie dużo tutaj możemy wyciągnąć ten klatek na sekundę, jeżeli macie słaby komputer. Swoją drogą, jeżeli chcecie zobaczyć część, na przykład gram na Pixelodzie, no to piszcie po prostu komentarze, dajcie mi znać, a na pewno coś takiego nagram. I przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Wraz z sezonem 9 do naszych ustawień graficznych zawitała rozdzielczość 3D. Możecie ją kojarzyć, jeżeli ktoś gra na telefonie, no to ma to dostępne. I jak widzicie, strasznie dużo tutaj możemy wyciągnąć ten klatek na sekundę, jeżeli macie słaby komputer. Swoją drogą, jeżeli chcecie zobaczyć część, na przykład gram na Pixelodzie, no to piszcie po prostu komentarze, dajcie mi znać, a na pewno coś takiego nagram. No i przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Jak już mogliście zobaczyć przed chwilą, na naszym placu zabaw jest nowe, całkiem odmienione lobby, takie bardziej modernistyczne. Bardzo ładnie to wygląda moim zdaniem. Brakuje mi tutaj takiego Fortnite, takiego starego, ale jak to woli, według mnie i tak jest spoko. Sklep z falucami doczekał się nowego, fajnego stylu. Oczywiście tutaj z clipbaitem, bo zawsze to kosztowało 400 zł, ale w to nie wnikam. Szczątki po naszym dobrym, starym Tilted Towers możemy znaleźć na rozdrożach rupieci. Na północnym zachodzie mapy znajduje się 7 wiatraków, na których możemy znaleźć kulojazd oraz skrzynkę. Czasami może nam się to bardzo przydać, ponieważ jest to nawet czasami lepszy lód niż z jakiegokolwiek domu. Zamek z 6 sezonu stoi już w ruinach i niestety nie zostanie już odbudowany. W miejscach, gdzie niegdyś były runy, możemy teraz znaleźć platformy w powietrzu, na które można wejść poprzez wir powietrza. Znajdują się w nim 2 skrzynki. Myślę, że fajne miejsce do lądowania. Wraz z sezonem 9 została niestety usunięta nasza zwykła, wolna pompa. Moim zdaniem jest to złe posunięcie z perspektywy Epic Games, ponieważ jak ta strzelba była z nami od pierwszego sezonu, od pierwszych dni Fortnite'a, po prostu według mnie chcieli zrobić taką metę dla nowych graczy, szybką metę po prostu dla słabszych graczy, żeby oczywiście trzepać z nich pieniądze. Ja oczywiście żartuję. Okej, to było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że 25 lajków równa się kolejne 10 ciekawostek sezonu 9. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie subika. Siema!